ostatni dzień w Porto przed nami, ostatnie 2 godziny, bo o 13 musimy jechać powoli już na lotnisko. Także wychodzimy z naszego kozackiego apartamenciku, idziemy na ostatnie Pastei de Nade i jeszcze kupić jakieś suweniry, jakieś magnesiki, takie pierdolety, żeby rodzina i znajomi byli zadowoleni. Yes. Ola już gotowa. Yes. Tak to wygląda. Jest to cappuccino ponoć. No nie, wygląda to apetycznie. Jak mam być szczery. Jeszcze ten czarny pył. To jest czekolada. Mogliśmy iść do tej kafeterii, tam też robili w sumie pastę na miejscu. Chciałaś tutaj, no. No wiem, wiem, bo zapomniałam, co robili, ale... Zajebiste. Tak, zajebiste? No. To dobrze, że Pastei de Nada jest dobre, jak kawa jest taka okropna. Ta w McDonaldzie była gorsza. To prawda. Masz, bo nie. Pawista. Dobra. Souvenir time. Chcieliśmy sobie jeszcze Pastei de Nada, jedną na pewno są bardzo dobre. O, patrz, tutaj też jest taka jakby... A nie, to wygląda bardziej jak pizzering jest. Tak, no dobra. No tak, magnesik dla babuni. Ja dla babuni bym kupił jakiś taki z mozaikowym. 5 euro jeden magnes. 4 magnesy za 5 euro. Jak zwykle Ola się oburza i nawet nie czyta do końca nic. No, szukaj filiżanki. O, tam są jakieś filiżanki. Ile taka filiżanka? 5 euro chyba, nie? Suweniry zakupione. Są suweniry dla mamy, dla babci, dla rodziców Oli jest filiżanka, dla nas magnesik. Jeszcze tylko musimy iść do jednego suvenir shopu kupić dla Trzechy i Matiego jakiś magnesik. Tutaj nie było jakiś fajny. Tak, 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 dla tak. To tak. Były fajne, ale właśnie nie takie dla nich fajne. O, proszę. Także mamy nadzieję, że będziecie wieszać na lodówce. No, o, próbujcie nie. Teraz sklepik dla Jasiulka, czyli wszystkie pierdolety piłkarskie. Wow. Hello. 60 euro kosztuje. Kurde, tak bym chciał koszulkę Porto. No. Kurde, ta jest moja ulubiona. To bym chciał najbardziej Sportingu. No, to 90 euro. Jakby, proszę cię, koszulka Legii kosztuje 279 zł. Ja bym takie coś dziecka nie ubrała. No, ja bym ubrał, jakbym miał. Szkoda. Na szczęście nie masz jeszcze. O, patrz, tu masz. To będzie nas bobas. Nie, no co ty. Ale dosłownie nie stać mnie na koszulkę, to co dopiero moje dziecko. Ale się czają strasznie, żeby coś wcisnąć, nie? Ja nienawidzę. Ja nienawidzę, jak ludzie, którzy robią tak... O, ta jest mega dobra, Portugalii. O, ta, 60 euro. No, no fajna. Thank you. Dobra, zostawiamy już naszą kamieniczkę, opuszczamy ją. Tutaj taksa klimatyczna zostawiona. No to jest taksa klimatyczna. No wiem, no odpowiedziałam po prostu tak. No. Po amerykańskim. W każdym razie bierzemy walizkę, pyk. Jedziemy, zamawiamy Ubera. Jak Uber to komfort. Jedziemy powoli na lotnisko i wracamy do Polandii, co Polandii. Yo, yo, yo. Tutaj ta strona typa trąbili jak parkował. Tu. Tu, ziomek. Hello. Pushing, okay, thank you very much. Co? Ciekawa sprawa. Każde wejście na lotnisku w Porto odpowiada jakiejś linii lotniczej. Tutaj jest właśnie o Vueling, Ryanair, SATA KLM i Air France. O kurde. Dobra, wbijam. Sialala. Wielkie lotnisko.
Myśleliśmy, że na lotnisku w Porto nie można nigdzie zważyć walizki, bo zawsze tak jak się podchodzi do tych pustych okienek, to można sobie podejść, normalnie położyć walizkę i sobie sprawdzić. Tu są wszystkie wagi powyłączane i dowiedzieliśmy się, także tip dla was wszystkich, którzy wracając z Porto chcą sobie sprawdzić wagę. Trzeba iść tutaj do Bagem Fora de Formato, czyli Oversize Baggage. No i tutaj jest taka wielka waga. No i jak zwykle za wcześnie, ale lepiej być wcześniej niż później na lotnisku. Czeka nas godzinka, czeka ja na otwarcie check-inu. Godzina i 17 minut. Gdybyśmy nie mieli bagażu rejestrowanego, to moglibyśmy sobie już wejść na drugą stronę i enjoyować strefę wolnocłową. Jej. Ale energii jest, jeżeli chodzi o powrót do domu? Tak. Yo! Club 2020, słuchamy Aviego. No i przy okazji Wajzola, Ziomala i Problem. Głodna jestem. Ciekawe jak Avi wiedzie. A co tam to? Hola! Zbieraj rzeczy, musimy jechać, kurwa, to nie to lotnisko. No jasne, skręcasz mnie. Znasz mnie jednak. Znam cię, bo sprawdzałam, że to jest oto, czy opo, czy inaczej. Kurwa, wykrzulałam się. Ale miałam mini zawał, teraz wysrałam. Już przyszliśmy przez bramki, oddaliśmy walizkę do nadania, już sobie leci do samolotu. Było problemu. Nie no, ja miałem problemy, bo oczywiście mi sprawdzali okulary z Vision Express, bo myśleli, że wiozę je na handel do Polski. Na podróżki kupiłeś? Tak. Dokładnie, także sprawdzali mi okulary, ale nie damy się, prawda, Vision Express? Nie, nigdy nie złapiecie mnie. Zjazd jak w Stanach Zjednoczonych, co widać w Amerykę w LA. Strefa wolnocłowa nie rozczarowywuje, jest całkiem sporo rzeczy, można zrobić shopping, jest Swarovski, Victoria's Secret. Ja bym chciała Swarovskiego. Pizza jest, nie jest tak jak w Cagliari na przykład, gdzie nie ma nic. Albo Wenecja, biedne lotnisko. Treviso. No tutaj się nie schowamy nigdzie. A może mi się wydaje, że się schowamy. No i znalazłem idealną przestrzeń do chillowania. Jest... Teraz powiedz, bym się strzelam. Znalazłem idealną przestrzeń. Jest ładowanie, jest internet. No dobra, rozgość się, myszek. Możemy też usiąść na tych wygodnych fotelach, jak chcesz. Jest super. Na lotnisku jest jakaś banda największych zjebów na świecie, którzy mają kawalerski i wedrą ryjak. Ale nie tak cicho. Na całe lotnisko, że jak schodzili, zjeżdżali schodami równymi, to mieli chyba głąbawę taką wdmuchaną i otrzymali i krzyczeli. Zestarzałem, bo mnie już takie rzeczy nie śmieszą, tylko denerwują. Dobra, idioci z kawalerskiego jednak lecą z nami. Mina Oli mówi wszystko. Jak się najebem będzie gnój, no to po prostu nie wiem, nie wytrzymałem. O! To jest właśnie okrzyk z j***a. A to jeszcze nic, oni tak krzyczą. Tak. 5 razy głośniej i więcej. Jakbyśmy mieli właśnie stałe się radość, mimo tego, że lecimy z zabawiska wolerskiego, to jest wolne miejsce między nami, więc mogę się wyluzować. Czy nie będzie musiał mnie dotykać całą drogę? Ja to lekarz, ty jesteś naprawdę... Potrzebuję, no. Pilnie. O tyle mam przestrzeni dla siebie. A tutaj robię zaraz z tego stół do montażu. Następny lot koniecznie z Chopina. Wizzair lata, zależy gdzie byśmy chcieli lecieć. Bo ja na przykład następny wyjazd chcę do Barcelony, to latają też tanie samoloty, na przykład Vueling lata z Chopina hiszpański. O Jezu. No już jesteśmy prawie na ziemi.
moment is brewing. I cannot picture us losing. I'm sharp when I shoot it, the world is my tutor. She wanna lay block in public, but know that I'm published, we settle for sex. No i gdzie jest moja mama? No tak, wysłała mi zdjęcia z lotniska. O, tam są. Mama, ej, po prostu nie chcę, żeby się posikał. No jak ma sikać, to tutaj właśnie. Jak ma sikać, to tutaj. Cześć! Jestem. No i buta mi całego psikałem. But I'm on the same muscle that schedule been driving her crazy. They talk like they know me, but know that they bluffing unless it's somebody that pays me. Keep mind of your business, the money been printing, my nigga just gotta go get it. I'm in the zone through the winter, I'm trying to see Rome, see Venice.